Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w serwisie laptop Lenovo ThinkPad model T430S. Laptop dotarł do mnie już bez baterii. Ale co jest nie tak? Pewnie jesteście ciekawi. Mianowicie w ogóle się nie uruchamia. Teraz Wam pokażę. Ładowarka jest podłączona. Naciskam włącznik, ale nic się nie dzieje. Dzisiaj będę walczył właśnie z tym. Pierwsze co zrobię, to ja zrobię restart ustawień BIOS-u. Zostawimy BIOS i zobaczymy, czy po tym laptop się uruchomi. Zazwyczaj po takim czymś laptop powinien sam się uruchomić. Wtedy będziemy wiedzieć, gdzie jest mniej więcej problem. W tym modelu bodajże bateria jest pod klawiaturą. Tu mam śrubkę od klawiatury i tutaj. Zaraz zobaczymy, co będzie. Przybliżę Wam, żeby zobaczyli, że wszystko jest podpięte, taśma jest podpięta. Słuchajcie, tutaj jest włącznik razem zintegrowany z klawiaturą. Tu mamy podłączenie. Jest podłączone wszystko. Tego nie będziemy ruszać na razie. Co mnie interesuje, to tutaj. Widzicie baterię? Więc teraz ją odpinam. Czekamy chwilkę, niech się BIOS resetuje wszystko. Jeżeli płyta będzie sprawna, mam nadzieję, że jest, to powinien się uruchomić od razu po podpięciu zasilania. Zazwyczaj tak jest, nie w każdym, ale w tym modelu, tak z tego co pamiętam, powinno być. Bo mam taki sam osobiście model, podobny. No, chyba T410 jest starszy, ale nadal działa. Ok, powinno dostarczyć. W płytach głównych w komputerach to jest specjalna zaworka do tego. Ok, podłączamy laptopa i zobaczymy, co jak. Ok, podpinam kabel. Zobaczcie, działa, to wiadomo, po restarcie BIOS-u nie pasuje mu data, godzina, żeby ustawić. Zobaczymy ustawienia BIOS-u, czy możemy wejść. Chociaż dziwnie reaguje, bo naciskamy. Wcisnąłem Escape. Ok, system się uruchamia. To co tutaj coś jest z przyciskiem chyba. Zobaczę, trzymam przycisk. I w tej chwili laptop powinien się wyłączyć. A nic takiego się nie dzieje. Dobra, włączymy go tak. Wiecie co? Podepnę inną klawiaturę z innego modelu. Zobaczymy, czy to czasami klawiatura nie stanowi tutaj problemu.
Więc idę poszukać klawiatury i za chwilę wracam. Wyjąłem klawiaturę swojego modelu. Trochę różni, jak widzicie. A to jest, aby tylko sprawdzić, że czasami właśnie klawiatura nie stanowi problemu. Laptop się już nie uruchamia sam. Jak widzicie. Widzicie to? Uruchomił się. Teraz po przytrzymaniu wyłącznika powinien się wyłączyć. Widzicie? Laptop jest wyłączony. Włączę go jeszcze raz. Włącza się. Czyli chyba znalazłem przyczynę. Podatem teraz mam oryginalną klawiaturę, która była w laptopie. Zaraz zobaczymy. Ok. Zobaczcie, naciskam i nic. Czyli jak widzicie, znalazłem przyczynę, czemu laptop się nie uruchamia. Przez klawiaturę. A dokładnie prawdopodobnie przez łącznik. Z tego co nawet widzę, klawiatura coś się nie naprawia. Tej raczej też nie. Ale sprawdzę jeszcze, czy czasami coś tutaj się nie stało. Teraz właśnie sprawdzam pod mikroskopem, czy czasami nie ma jakichś tak zwanych silnych lutów. Czy coś się tutaj nie odlutowało. Czy nie pękło. Ale wygląda na to, że wszystko tutaj jest ok. Tak, nic nie widać, żadnego uszkodzenia. Jak widzicie, trzeba wymienić klawiaturę. Zaraz zobaczę, czy dziś nie mam na stanie nowej klawiatury. Bo wiem, że zamawiałem kiedyś kilka takich klawiatur. Więc to jest moja. Od mojego modelu, którą zostawiamy. A idę poszukać, czy dziś nie mam właśnie nowej klawiatury. Zobaczcie, znalazłem. Jak dobrze mówiłem. Czy to jest ta sama klawiatura? Tak. Nie muszę zamawiać klawiatury, mam już ją. Podepnę ją, zobaczymy, czy to faktycznie będzie działało. Macie, uruchamiamy. Jest. Wystartował. Teraz będzie system naprawiał, bo źle było wyłączony komputer. To nie problem akurat. Na razie go nie mogę za długo trzymać włączonego, bo tak jak widzicie na chipsecie mamy termopad. Klawiatura po prostu robi tutaj jako chodzenie dla tego chipseta. Dobra, włączamy go. Widzicie, wyłącza się wszystko. To zamontuję tą klawiaturę. Zobacz.
klawiatura siedzi ładnie. Jest to zamiennik, to nie jest oryginalna klawiatura. Czasem warto sprawdzić podstawowe rzeczy, jak w tym właśnie. Wzięliście klawiatura, a raczej włącznik prawdopodobnie. Jest uszkodzony. Bo to montujemy to z powrotem. Teraz będę dzwonił do klienta. Powiem co i jak. Jeżeli nie będę chciał naprawiać, raczej wymieniać tej klawiatury, po prostu ją wymienię, wstawię tą uszkodzoną. Ale myślę, że raczej klient będzie chciał to naprawiać, bo z tego co pamiętam było to dosyć pilne. I ostatnia próba. Spójrzcie. Laptop się uruchamia. Jest wszystko ok. Dzisiaj szybka naprawa. Pokazałem wam właśnie taką. Sam się nie spodziewałem, że będzie sama, że to będzie klawiatura akurat uszkodzona. Ale to dobrze, bo nie musiałem przynajmniej rozbierać całego laptopa. Więc no dzisiaj za dużo nie zobaczyliście, jak to wygląda wszystko w środku. Więc ja dzwonię do klienta. A wy zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Tutaj gdzieś wam pokażą się inne filmy na moim kanale. A my widzimy się już niedługo. Więc hej!